Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku, już szóstym bodajże z gry Spyro Reaches of the Dragon, czyli Spyro 3. Jeżeli dobrze pamiętacie, znajdujemy się w świecie Molten, właściwie w poziomie Molten Crater. 69% skończone, przypadek nie sądzę. Ale słuchajcie, no jedyne co nam tutaj tak na dobrą sprawę i tak mi się wydaje, że pozostało, to zrobienie sobie tego bonusu z naszym sierżantem Ptasiorem. Zobaczymy... Dobra. Zobaczymy, co u niego da się tutaj zrobić. Jak widzicie, tak, Idol Heads. No to już widzę, że to raczej powinno być chyba tutaj. Tutaj też wydaje mi się, że uda nam się chyba wszystkie diaksy zdobyć. Całą resztę, mam nadzieję. Czekajcie, wywalmy te ptasiory. Właśnie, tak. I teraz główne nasze zajęcie to umieszczanie głów idoli. Tylko, że tutaj wiecie co, widzę już, że nie będzie zbyt łatwo. Będziemy musieli to jakoś ogarnąć tymi pomieszczeniami, więc może zacznijmy tutaj od tej skrzynki. Będziemy się kierować zgodnie ze wskazówkami zegara. Może tak jakoś nam to wyjdzie. Słuchajcie, ja też nie wiem, zaczynając nagrywać, za każdym razem zaczynam mieć chrypę. Jak tak mnie to bardzo irytuje, to nawet nie zdajecie sobie sprawy. Jak sobie siedzę, czy coś tam robię, to nie ma problemu, ale jak tylko siadam do nagrywania, od razu moje gardło coś odmawia posłuszeństwa. No ale dobra, lecimy i tutaj myślę, że polecimy sobie właśnie w ten sposób bokiem i będziemy montować te głowy po kolei. Czyli zrobiliśmy tą, to teraz czas na tą. Dobra, mamy drugą. Jestem też ciekaw, kiedy dostaniemy ewentualnie ten jajko kolejne. Bo na pewno wiemy, że dostaniemy za to, że położyliśmy wszystkie głowy idoli. Tylko, że kwestia, wiecie co jest tego, kiedy dostanę jeszcze jedno jajko, bo tutaj są dwa do zdobycia, teoretycznie. Tak mi się wydaje. Ale jak to jest w praktyce? No to już sami wiecie, że to z reguły bywa różnie. Ale dobra, mamy już trzecią głowę. Zamontujmy, dobra, i to już jest trzecia z pięciu. Teraz tak, podlećmy właśnie sobie tutaj. I tutaj jeszcze widzę, też mamy parę rzeczy. Balonik z flakonem. Zbierzmy, żeby nam to nie sprawiło problemu. I tutaj widzę, nam się jeszcze jeden diament spadł za mapę. Znaczy może nie tyle, co spadł za mapę, to na szczęście utknął w takim miejscu, że bez większych przeszkód możemy go sobie złapać. Teraz tak, widzę, że tutaj już chyba raczej nic na nas nie czeka. To lecimy dalej. Tutaj mamy jeszcze balona. Okej, dzień dobry diaksy. Czy jakiś nam tam spadł gdzieś na dół? Niestety nie jestem w stanie... A nie, nie spadł. Wiecie co, tutaj mi się wydaje, że coś będzie. No oczywiście. A, no i tutaj było ukryte jajko. Czyli bez problemu uda nam się te wszystkie jajka zdobyć, bo tutaj mamy lunę i dostaniemy jeszcze jedno jajko za ułożenie głów idoli. Więc teoretycznie chyba nie powinniśmy mieć problemów już więcej. No dobra. I tutaj jeszcze powinna być ostatnia głowa. Oczywiście jest. Tylko do góry, do góry, do góry. Okej. Okay. Jeszcze też jest pytanie, czy uda nam się wszystkie diaksy tu zdobyć. Nie wiem, ile nam ich jeszcze tutaj brakuje. Ale wiem, że na pewno jeszcze w jednym miejscu nie byliśmy. A, chciałbyś mnie przyjarać. Madzia, coś mi tutaj truje dupkę na Skype'ie. Dobra, to jest czwarta głowa, tak? Czwarta i została nam jeszcze jedna, więc to już raczej będzie tutaj. Okej. Tylko tak jak mówię, jestem ciekaw, czy wszystkie diamenty teraz zdobędziemy, no bo... Wszystkie? Wszystkie, dobra, no to super. Czyli to będzie ostatnia głowa. Teraz ją tylko zamontować. Bez przeszkód, mam nadzieję, że się uda, oczywiście. Montujemy i kończymy ten poziom, wracamy z powrotem do... słuchajcie, do tego. Do poprzedniego świata, znaczy do następnego świata właściwie.
I tam będziemy sobie kontynuować poziomy. Dobra, well, okej, udało się, świetnie, więc możemy wrócić. Ja w międzyczasie sobie tylko szybko zerknę. Aha, dobra, never mind, nieważne. Hop, tutaj było wyjście, okej. Wiecie, co mnie najbardziej irytuje w padzie od Xboxa? Że mam go na kablu i ten kabel mi się, słuchajcie, wiecznie cholera wpada pod kółka fotela. Co prawda miałem go ułożonego inaczej, ale że go dosyć często używam do Xboxa, jak się gra na dwóch, no to niestety trzeba odpinać, a odpinanie, wiecie, takie... jeszcze raz. A odpinanie tego i wpinanie za każdym razem to po prostu jest tragedia. Midi Gardens. Okej, dobra, tam lecimy. Tutaj chyba żadnego poziomu nie robiliśmy, tak? Tak, nie robiliśmy, bo zmusiliśmy się do tego, żeby ogarnąć patent z tamtym poziomem. Zobaczmy w ogóle, co tutaj mamy, bo tak, to mamy zrobione wszystko. No więc cóż, idziemy poziomami. Tutaj widzę, mamy... O, po 500 aż jest. Sporo. No ale dobra, no to wydaje mi się, że będziemy to robić po kolei, tak jak tutaj będą nam się pojawiać te poziomy. Tutaj chyba był jakiś... Tak, jest. No to lecimy po kolei, Icy Peak. No dobra. Coś z lodem. Mam tylko nadzieję, że w większości chodzenia tam nie będzie z lodem, bo tego nie lubię bardzo. No ale zobaczymy, jak to nam się tutaj sprezentuje. Oho, i chyba raczej tak jest, jak mówiłem. Może nie cały czas, ale to mi się przynajmniej wydaje, że w większości będzie to... Aha, ty jesteś przyjacielem, dobra, już chciałem cię zabić. Tu mamy jakieś rzeźby lodowe, to zapewne musimy rozwalić tym. Mogę tym celować. Aha, czyli tu jest kwestia tylko tego, żebyśmy rozbijali te rzeźby. Nie wiem, w tego ptasiora strzelę? Dostał, super. Tylko, że diament. Aha, diament otrzymałem z powrotem. No to nice. No dobra, to rozwaliliśmy, więc teoretycznie chyba nic tutaj więcej nie jestem w stanie zdziałać. Ale... Czekajcie, wiecie co, bo tu jest jeszcze jeden ptasior, który lata. Jakby go tu trafić, co? Myślę, że chyba tak będzie najłatwiej, chociaż... Nie wiem, czy mi się uda go trafić. O, dobra, dostał. I diamencik do mnie przyleciał, świetnie. A to chyba następnie w ogóle na tą platformę tutaj z boku, tak? Tak, dobrze myślę. No dobra, dziabnijmy sobie to, dziabnijmy to. I też dwa diamenty. Tu było 500 chyba diamentów, tak? Bo tam tylko w jednym, pamiętam, było mniej. No ale to zaraz zobaczymy jeszcze. Dobra, tu widzę kolejnych TNT. Aha, tego trzeba dziabnąć w ten sposób. W porządku. Tutaj wszystko pozbierajmy, tutaj to też wybuchło. To jest, rozumiem... Dla Sparksa pożywienie, ta kaczka, owszem. Teraz tak, jeszcze zerknijmy tutaj dookoła, czy nic nigdzie nie ma ukrytego, bo wracać ja bym tutaj już bardzo nie chciał. Dobra, ten oberwał, tylko że jeszcze tu jest jeden. O, super. Dobra, to też zmiażdżone. No i chyba dalej lecimy. No właśnie, to jest to, o czym mówię, czyli... Słuchajcie, te diamenty, które niestety nie zawsze moja postać jest w stanie złapać. What the hell? Aha, to wystarczyło chyba, tylko widzę tutaj. Czyli jak mamy te TNT, to wystarczy je tylko dziabnąć tym. Dziabnąć je, słuchajcie... no, jak to się zwie? Ogniem. One sobie wtedy ładnie odlecą. No to czekajcie, teraz tak, tutaj możemy w sumie zrobić w takim, jakże
To chyba doleci tam do niego. A nie, przeleciało go. Dobra. Tego nie dziabniemy w ten sposób. Spadywaj. Wybieramy. Sio. Dobra, ważne, że nie oberwaliśmy. W ogóle zobaczcie, że tutaj pod lodem jeszcze na nas czekają skarby. Tam w tamtym pomieszczeniu, w którym byliśmy, też de facto coś tam było, tylko ja teraz nie wiem, czy to było gdzieś tam na dole, czy to było po prostu odbicie tego, co jest na górze. Zaraz to jakoś sobie ogarniemy. No ej, ty, panie, weź no się spadaj z tym filofem. To nie minę teraz. Dobra, tam rozwali nam na pewno skrzynkę na górze. Hop, tutaj i... Aha, na to nie wejdziemy. O, tam widzę jajko w ogóle na górze. Ale to pewnie będzie trzeba się tam jakoś dostać. Rozwalone, rozwalone. To jeszcze TNT sobie tutaj dziabnijmy. Tutaj to rozwalamy. I tam tego ptaka trzeba by jeszcze dorwać. No tak strzelać to oberwie? Nie, może troszkę niżej. Dobra, oberwą możemy zejść. Hop. Uuu, tutaj tak nie doskoczymy. No to jak? To niedobrze. Patrzcie. Wydawało mi się, że wszystkie diamenty zdobyłem. Byłby klops. Dobra, oni widzę, molestują nas śnieżkami. Ale spokojnie. Tutaj cyk. Dobra, tu mamy kaczkę. Aha, i tutaj mamy kolejną ślizgawkę, tak? Teraz tak, tutaj zapewne mogę wejść i to chyba da nam możliwość wejścia tam na górę do tamtego jajka. Tak mi się coś wydaje. Owszem. Maynard. Mały, fajny smoczek. Tutaj raczej nie dolecę. Pokusiłbym się o dolecenie stąd tam, ale wydaje mi się, że to jest nieosiągalne, więc lecimy dalej. Tu jest sporawo tych, kurde, TNT-ków pierdzielonych. Sio. Ach, wiedziałem, że tak się stanie. Nie! Nie! Dobra, zrobiliśmy dziwny unik, ale ważne, że się udało. I nam zaliczyło. Dzień dobry panom. Wy was nie lubię, bo wy strzelacie z tych. Tutaj mamy kaczora, weźmy go. Dobra, mamy życie, dostaliśmy nawet. Ja nadal nie wiem, jak te życia są tutaj rozdawane. Dobra, tu widzę też, że będziemy mieli troszeczkę do wystrzelania ich. Ale to się da ogarnąć. Tam jest money bug. Nie wiem za bardzo, co on tam nam będzie chciał wcisnąć. Ale wiecie co, też widzę, że tutaj nie mam możliwości celowania sobie tak w dowolny sposób. Pamiętacie? Bo w tamtym Spyro jeszcze było tak, że czasem można było sobie wycelować na zasadzie, wiecie... Dostał, dostał. Dobra. To jesteśmy wolni i możemy sobie podlecieć teraz tam. Jeszcze jest tylko kwestia tego, czy stąd będę mógł gdzieś się dostać, ale to sobie zaraz sprawdzimy. Diamenty, nie spadajcie. Jeżeli już macie okazję i chcecie spaść, to trudno, ale wiecie co? Tak dla bezpieczeństwa zejdziemy sobie tędy. Okej, Sparks jest na szczęście naładowany do pula. Lecimy teraz tutaj, z tej strony. Jestem ciekaw, co on tam nam chce wcisnąć za kit, ale znając życie, to zapewne jakiś bonus room tam jest. Dobra. W ogóle nie zauważyłem, nie sprawdziłem, ile to jest jajek, ale chyba 5. Ale diamentów mamy dosyć dużo. Nawet bym nie przypuszczałem, że aż tyle. Ale to dobrze. Aha, tu jest bonus.
Dobra, wiecie co, jak ja już tutaj jestem i mam ten bonus w zasięgu ręki, to go po prostu zróbmy. O Boże. Właśnie, ja pamiętam to Spyro z tego, słuchajcie, powodu. O, w ogóle były diamenty, no proszę. Słuchajcie, właśnie tego Spyro najbardziej kojarzę właśnie z tego, że były te bonusy i były właśnie te takie, wiecie, te takie pierdółki, tak, że trzeba było za nimi biegać. To właśnie z tego najbardziej kojarzę tego Spyro, że tego było naprawdę od cholery. Wiecie co? Tu jest jakiś czerwony z jajkiem, ale... A, czyli to nie tak hop do przodu, jakbyśmy chcieli. Nie wiem, ja będę tutaj krążył potem, może coś mi się uda złapać. Tutaj tego w szczególności, bo się pierwszy nam napatoczył. Nie wiem, czy tutaj jeszcze są jakieś diamenty. Szkoda, że nie ma napisane, że na przykład tutaj masz tyle i tyle diamentów do zdobycia. No to go mi brakuje, no ale już... O! Cwaniak może sobie zmieniać tutaj drogę, tak? W porządku. Znaczy, tego, słuchajcie, tego czerwonego, to tak jak wam mówię, wydaje mi się, że można go zdjąć niekoniecznie z biegu, tylko właśnie z tego, że tam trzeba wyskoczyć, jak były te diamenty. Trzeba dolecieć i go po prostu z ognia pocisnąć. Dobra, on pobiegł sobie tam, ale my pobiegł... A, to tak go nie złapiemy, słuchajcie. To momencik, musimy sobie wrócić. Tutaj... Za cholerę, nie wiem, jak to ta droga... Ale może mi się uda go... Nie, nie uda mi się go... A nie, udało mi się, tylko że umarłem, ale... Aha, to mnie automatycznie tepło, no dobra. Scout. No i zostaje nam ten, kurcze, żółty cwaniaczek. Pytanie, czy... O, zaraz, właśnie, pamiętacie? A, czyli tutaj muszę z prędkości wlecieć, to zaraz to zrobimy, na spokojnie, bez lipy. Super. I dodatkowe diaksy dostaliśmy. Nie wiem też, czy tutaj jeszcze gdzieś nie są ukryte, ale... No wiecie co, na razie... widzę, że... O. Na razie widzę, że teoretycznie wszystko nam się udało... O co jest? Na razie widzę, że wszystko nam się udało ładnie tutaj sobie wyhaczyć, więc może nie ma sensu ich na siłę szukać. Bo może się okazać, że ich po prostu tutaj nie ma. Już więcej, ale wiecie, no różnie to bywa. Ważne, żeby tego żółtego typa, kurczę, złapać, no. I najlepiej jak najszybciej, prawda? Z nimi to nie jest tak łatwo. Którędy on pobiegnie? Tędy, dobra. Będziemy tutaj wewnętrznej próbować go jakoś... No i tak myślałem, że go... Że zmieniłem. Czy to jest jakoś... Czy to się jakoś randomowo, słuchajcie, tworzy to, że on tak raz tu, raz tu? No nie no, ogniem to ja w ogóle nawet nie mam go co... Cholera gonić. No! Prawie! Już jesteśmy tak blisko! Dobrze, udało nam się zdobyć jajko. Betty. Tym razem. No ja jestem prawie na 100% pewny, że jeżeli chodzi o jajka, to raczej mamy je wszystkie. Jeżeli chodzi o jajka, raczej mamy je wszystkie. Teraz to jest tylko w sumie kwestia bardziej, czy diamenty zebraliśmy wszystkie. Ale ja stąd wychodzę i idziemy dalej, no bo chciałbym chociażby ten jeden poziom jeszcze tutaj przejść. No dwa jajka tutaj były i wątpię, żeby było ich więcej. Wiem, że jeszcze jeden na pewno jest na samym szczycie gdzieś. A gdzie jeszcze jeden? To nie wiem, to się pewnie okaże. Ważne jest tylko to, żeby zestrzelić też te wszystkie ptasiory, które nam tutaj cholerniki latają. Bo za nie też dostajemy diaksy. Nie wiem, czy widzicie, tam jest... Aha, stamtąd chyba przyszliśmy w ogóle. O, i to następnie tutaj na górę, okej. Dobra, dzień dobry, tu jest jajeczko. Nie, tutaj jajca nie ma. Ale wiecie co też... O, zobaczcie, widzicie, tam na dole są też diamenty. Ciekawi mnie tylko, jak się po nie dostać, kurczę. Ale to myślę, że na spokojnie jakoś się dowiemy. W swoim czasie oczywiście. Dobra, dzień dobry, tutaj mamy życie. A,
I to tędy nas tutaj tepa do góry. No dobrze. A, i tu jest jajko. Tylko ja teraz nie wiem, czy to jest to jajko, o którym była mowa, czyli na tym Top of the coś tam. Top of the Ledge chyba. Czy jakieś inne. Zaraz zobaczymy. O, find the... A, czekajcie, bo to nie takie hop. Jeszcze mamy dwa jajka. Find the polar. Tu mamy znaleźć jakiegoś miśka polarnego. Jedno jajko jest... Czyli to było to, o którym mówiłem. Top of the Ledge. Natomiast jest jeszcze... Są jeszcze dwa. Ulala. To nie takie hop do przodu. Tam na dole. Ciekawi mnie tylko właśnie, jak się tam na dół do tych jajek wszystkich dostać. Bo tutaj teoretycznie żadnej drogi nie mamy. Ewentualnie mógłbym w sumie... Chociaż nie, no chyba się nie da stłuc tego. Wiecie w jakiej formie. Nie ten, a czekajcie, bo tam mam jeszcze mana i baga jednego, on nam pewnie coś otworzy, jakiś bonus, coś w tym stylu. Tu byliśmy, tam byliśmy. A, no tak, i dostaniemy jeszcze przecież jeden poziom, jeszcze jedno jajko właśnie za koniec mapy, no fakt, 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 cheat, nie płacz. Cheatcie. Okej, okay, i teraz tak, tutaj w ogóle zobaczcie, mamy jakąś tą, nie wiem, czy tutaj mogę sobie wsiąść, mogę. A tak de facto, tak na dobrą sprawę, to mi nic nie daje, bo cofamy się do samego początku mapy. Ale interesuje mnie, wiecie co, jeszcze ta kwestia tego wracania się, kurczę. Znaczy, w sensie nie wracania, tylko tego, co się znajduje tam na dole, wiecie o czym mówię. Tam w ogóle te schody są ciekawe. A, ale to były te schody do bonusu, dobra, dobra, dobra. Już Wojciech wie. O, moment. Czyżbym tutaj coś wyhaczył? Czy mi się tylko... A nie, to tak wygląda, jakby tam się dało jakoś wejść. Bo zobaczcie, naprawdę, tutaj są diamenty na dole. I tutaj ewidentnie jest gdzieś jakieś przejście do tego, ale... Ja tutaj cholera... Nie wiem, jak tam wejść, ale wiecie co, jeszcze... Jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz, bo to mnie ciekawi. Widzicie tutaj ten taki dziwny kamień? To jest... A. No właśnie. Całe szczęście, że się tutaj wróciłem. Hop. Nice, świetnie. Tak właśnie myślałem, że tutaj jeszcze coś dodatkowego będzie, ale wiecie co, no tak jak mówię, strasznie mnie... Tu w ogóle jest tak, tu jest przejście. Ale gdzie jest wejście do tego? To jest bardzo dobre pytanie, chyba że... No nie. Raczej to tak nie działa. No interesujące, bo... Słuchajcie, naprawdę tutaj nie mam bladego pojęcia, jak tam się dostać do tych ewentualnych tuneli, ale... Jeszcze pójdźmy do Mana i Baga, może on nam... On nam w tym pomoże. Wcale mi się nie zdziwił, gdyby to trzeba było sobie wykupić jakieś... przejście, ewentualnie jakiegoś skilla, to są jakieś drzwi. Step right up. No dobra, 500 gemów masz, bierz te gemy. Pewnie znając życie i... Aha, tu jest bonus. Czyli tu będzie jeszcze jedno jajko. Ach, tylko... O Boże, jakaś gra lodowa. Aha. Słuchajcie, musimy przepędzać tych hokejowych typów. Od niej. Ale już widzę, że mi się bardzo sterowanie tutaj nie podoba. Kamera, może nie tyle sterowanie, co kamera. No i dziękuję, już pewnie po. No tak. Czyli tu jest kwestia tego, żeby ani razu ci nie dotknęli jej, tak? Także musimy się trzymać jej dosyć blisko i musimy mniej więcej wyhaczać, kiedy kto będzie leciał z jakiego boksu. Także trzeba się jej trzymać. Teraz powinien wylecieć nam tutaj z boku, z lewej strony jest. I ten z prawej... Zostaw ją! Dobrze. Gdzie ona jest? Gdzie mi ją powcięło?
No zostaw ją, kurde, pataranie jeden. Ciężko, ciężko. Wolałbym, żeby była taka kamera jak jest normalnie, a nie taka z góry, bo to komplikuje troszeczkę życie niestety. A ja bym wręcz tutaj pokusił się o stwierdzenie, że dosyć mocno to komplikuje życie. Tylko, że wiecie co, plusem jest to, że teoretycznie wiem skąd oni przylecą, więc możemy mieć nad nimi małą kontrolę. Teraz powinien jeszcze przylecieć stąd. Teraz przyleci stamtąd. Ale tu chyba jeszcze powinien skądś przylecieć. Dobra, trzymajmy się jej dosyć blisko. Sio. 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 Dobrze. Na razie dajemy radę. Proszę, dziewczynko, czy to już będzie koniec? Tak! Wow, patrzcie, ile się róż posypało. Świetnie, dobra, dawaj mi to jajko, nie gadaj już. Yes, we did it. Cerny. Wydaje mi się, że już... Wydaje mi się już, że słyszałem już gdzieś to... To imię. No i moi mili, teraz jest kwestia tego, jak dostać się na dół. Naprawdę. Teraz jest kwestia właśnie tego, jak dostać się tam na dół, żeby zdobyć te diamenty, które... Wiecie o co chodzi, chyba że ja mogę to rozbić. Niestety nie mogę tego rozbić. Jak tego dokonać, żeby to działało? Jak się dostać tam na dół? Tutaj jest jakieś przejście, tak? W ogóle było już wcześniej. A, już widzę! No właśnie, zobaczcie, tutaj było przejście po prostu. Całe szczęście, że to zauważyłem, bo... byłby duży problem. Ale świetnie, uda nam się przynajmniej chyba wszystkie diamenty zdobyć, więc będziemy mieli chyba mapkę stuprocentowo zrobioną. Brakuje mi 5 diamentów z moich wyliczeń. I wszystko, super, zajebiście. Na szczęście się udało, słuchajcie, bez ewentualnego powtarzania, kombinowania. Ja pozwolę się cofnąć na sam początek, bo powinna nam działać ta... Wyciąg. O, chyba nie działa. A nie, jedzie, super. Dzień dobry, kierunek góra, poproszę. No, dobrze moi mili, słuchajcie, ja myślę, że będziemy kończyć. Dzisiaj poszło dosyć dobrze, bez jakiegoś powtarzania, bez większych faili. Zrobiliśmy ten poprzedni bonus z panem sierżantem Ptasiorem. Dzisiaj zrobiliśmy ten poziom lodowy. No, widzę, że będzie jakiś filmik. Albo dobra. Ja was zostawiam z filmikiem, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka Spyro. Jeżeli wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bądź zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć i do usłyszenia w następnych odcinkach z gry Spyro 3 Years of the Dragon. Cześć, popa. Yeah, but she was aiming at you. No problem. It's a good thing for you Hunter was around. I can look after myself. Oh, sure you can. Would you like me to show you? Out of magic, huh? How about I give you a jump start? Huh,
I'll deal with you later. Hey, why'd you have to scare her off?